bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać dziś w naszej Galerii Niebieskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie. Mogę powitać Panią Krystynę Baniowską-Stąsiek. Jest mi niezmiernie miło, ponieważ Pani Krystyna od wielu już lat współpracuje z biblioteką i to nie jest jej pierwsza wystawa w bibliotece. Chyba mnie jednak nie słychać przez ten mikrofon. Ale Pani Ewo, ale jest nas niedużo, więc kameralnie, więc szybciutko opowiemy. Nie jest to pierwsza wystawa Pani Krystyny. Tak się przed wernisażem zastanawiałam się, co można powiedzieć o Pani Krystynie, ale wydaje mi się, że chyba w tym towarzystwie i w tym gronie byłoby wielkim nietaktem, gdybym przedstawiała Panią Krystynę Baniowską, ponieważ wydaje mi się, że chyba wszyscy doskonale znają i tak, i to, co do tej pory robiła i co teraz robi, jej dokonania, jej pracę zawodową, bo przecież 20 lat jest dyrektor biura wystaw artystycznych w Tarnowie, ale od wielu lat również organizator i plenerów, od 2002 roku bodajże plener Sakrum w Tuchowie, nie tylko. I wiele, wiele wystaw, które były pokazywane i w Tarnowie, i poza Tarnowem, poza granicami również. I dlatego pomyślałam sobie, że ta wystawa jest trochę inną wystawą niż te wcześniejsze prezentowane, chociażby u nas, bo wcześniej były i akwarele, to była Brytania, były miraże, był Tarnów, była kolekcja, był Salwador Dali, także dzięki uprzejmości Pani Krystyny mogliśmy tutaj oglądać oryginały ilustracji Salwadora Dali do Alicji w Krainie Czarów i do Decamerona. A tym razem jest to wystawa moja, autorska, tak, ale i ja, brawo dla Pani. Ale ja pozwolę sobie przeczytać ten krótki fragmencik, który się bardzo podoba i wydaje mi się, że mówi bardzo dużo o tej wystawie, którą dziś, zanim oddam Pani głos. Tam są, ale myślę, że też lepiej, ponieważ literki bardzo małe, to czasem lepiej posłuchać. Ty też mam problem. Każdy dzień, jak kosz wielkanocny, wypełnia się rozlicznymi wydarzeniami, reklamami, dyskusjami, informacjami. Także poezją, zagubionym sen i kotem, katastrofą, atakiem terrorystycznym, recenzją, koncertem, nekrologiem, podróżą. Nie ma początku ani końca. Co robić? Ciach, ciach, ciach nożyczkami, świat rozsypał się, rozbił jak lustro, zbieram kawałki kolorowe, szare, zielone, małe i duże, nie porządkuję, lecz zmieniam ich miejsce. Zaczyna się kalejdoskop, zagęszcza się atmosfera, czasem zaduma, uśmiecha się ironicznie. Poetycki smaczek spada politykowi na ramię. Na innej karcie tajemnicza dama zjada frykasy, orzeł ubiera kapelusz, motyl gubi okulary. Charlie Hebdo, przepraszam za mój akcent francuski, tak. Staje się mną i to jest kolaż. W tej skrajnej preparacji świat staje się na nowo ożywiony, pełen obfitości, niespodzianek i tajemnic. Zapraszam do niego. Zapraszam do niego w imieniu artystki i własnym. A teraz parę słów. Bardzo chętnie te parę słów. Przede wszystkim serdecznie i gorąco witam drogich Państwa, ponieważ dla mnie jest to najbardziej uroczysta chwila, kiedy widzę buzie roześmiane i mogę je ucałować. Tych wszystkich przyjaciół, znajomych, których mam, czy w Tarnowie jeszcze, czy tych, którzy przyjeżdżają na nasz plener, bo dzisiaj tu gościmy uczestników pleneru tuchowskiego. I specjalnie tak zrobiłam, żeby mogli zobaczyć sobie, jak to odbywa się tutaj, jaką ja po prostu wystawkę przygotowałam. Natomiast co do wystawy, więc witam gorąco i serdecznie. Naprawdę uśmiechnięte Państwa twarze dodają mi energii, więc za to dziękuję, bo to moje słoneczko już zaczyna też gdzieś tam gasnąć po wielu, wielu latach pracy i życia. Każdy ma ten swój czas wyznaczony i się zamyka, ale dzięki Waszej energii ja jeszcze mogę dalej zasuwać.
mogę jeszcze wiele robić, bo się cieszycie, że mnie widzicie, a ja się cieszę, że Państwa widzę. W związku z tym chciałabym jak najczęściej to czynić, bo te spotkania są zawsze bardzo energetyzujące dla mnie. Więc dziękuję za te spotkania. Dziękuję i chcę więcej. A co do wystawy? Tak? Dziękuję. A natomiast co do wystawy, znudziło mi się malować tak po cichu, w nawiasie. Po prostu ludzie nie kupują obrazków. To jest inna sprawa. Zupełnie przestali się interesować obrazami. To mówią artyści, ja sama też czuję. W związku z tym powiedziałam, a nie, w takim razie nie maluję, tylko będę sobie wyklejać, bo to i łatwiej, i jest tyle materiału, bo ze wszystkich stron można zbierać. Oczywiście makulatura się świetna robi. W związku z tym z tej makulatury można wykorzystać tyle tam takich przeróżnych, dziwnych rzeczy się dzieje i z tych dziwnych rzeczy można zrobić jeszcze dziwniejsze, jak Państwo widzą. Więc kolaż jako technika, tak się nazywa jak ten, który jeździ na rowerze, ale to jest francuskie słowo, gdzie jest wyklejać, przyklejać, wycinać, jest techniką, która od czasu do czasu staje się modna. I ostatnio była nawet modna w Cannes, w tegorocznym festiwalu i pokazałam mojemu mężowi Michelowi, że popatrz, właśnie kolaż, to co ja zaczęłam sobie robić. Fotografie artystów, tych, którzy prezentowali się na czerwonym dywanie, więc aktorów, wszystkich tych organizatorów, te wszystkie bązy, były pościnane, poprzypinane do czegoś, poklejone. Tak były prezentowane w tegorocznych gazetach francuskich. No i byłam szczęśliwa, że się wtopiłam w nurt mody kolażu. To jest tyle co do kolażu, który uważałam, że dobrze, że zaczęłam robić. I Państwo możecie to oglądać teraz troszkę do tematu i troszkę tam jest ułożonych stosik, jest taki do oglądania. Tu jest lato. Tu jest ten taki polityczny pazurek, malutki, tylko malutki jeden. Tu. A tu, moi drodzy Państwo, jest 14 lipca w Nicei, ponieważ bardzo lubię Nicei, bardzo blisko Nicei mieszkamy. I to jest takie miasto urokliwe, tak ma dużo nastroju, atmosfery, cudowności tego południa Europy i ten dramat, takie straszne uderzenie, które się stało w tamtym roku, w lipcu, ja bardzo przeżyłam, mimo że nas wtedy nie było tam w Nicei, ale wszystko jakby się zmieniło, troszkę inaczej funkcjonują też ludzie. Poza tym te wszystkie terrorystyczne wydarzenia, które w jakiś sposób odbijają się, one mają tam w tych kolażach swoją odpowiedź. I teraz zaproszę Państwa na 4 minutki, bo to jest tylko 4 minutki, krótkiego filmu, który mówi o Nicei i o tym właśnie wydarzeniu z 14 lipca poprzedniego roku, jako pamięć dla tych ludzi, którzy wtedy zginęli. Dobrze?